na kanale o ekomodzie, o modzie z lumpeksów, modzie vintage, ale także o różnych artystycznych działaniach i działaniach twórczych, nie tylko związanych z modą. Także zapraszam Was na program dzisiaj, zabieram Was do lumpeksu i mały hol lumpeksowy, ale z super rzeczami, także mam nadzieję, że się Wam spodoba. No i oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, zasubskrybujcie kanał i polubcie koniecznie filmik, jest to dla mnie bardzo ważne, więc zachęcam. No i kochani, przechodzimy do konkretów. Zobaczycie relacje z lumpeksu w Krakowie. Jest to lumpeks marki sieci Davo na ulicy Limanowskiego w Starym Podgórzu w Krakowie. Także jest to krótka relacja, też nie kupiłam tam jakoś wielu rzeczy, ale chciałam, żebyście zobaczyli ten lumpek, co tam jest, jakie są mniej więcej tam ceny. Także zapraszam Was już teraz serdecznie. Cześć kochani, witam Was dzisiaj z Krakowa, z Podgórza. Jestem w Starym Podgórzu na ulicy Limanowskiego i być może uda mi się odwiedzić dzisiaj jeden lumpeks marki Davo. Chyba nie robiłam jeszcze o nim filmu, co się okazuje. A jest on tam po drugiej stronie. Po drugiej stronie przystanku. Idę dzisiaj na pielęgnację włosów znowu do Kataluny. Zobaczycie efekt. Oczywiście, że pokażę Wam efekt tej pielęgnacji. A tymczasem może uda mi się nakręcić jakiś filmik krótki w firmie właśnie Davo. Zobaczymy, co tam jest. Kiedyś dużo kupowałam tu w dawnych, dawnych czasach, jak pracowałam więcej w Krakowie. A tymczasem już od dawna nie byłam w tym sklepie. Nie wiem, co się tam zmieniło. Nawet nie wiem, jakie tam są ceny, więc zobaczymy. Odwiedźmy go razem. Tutaj macie nawet miejscówki, gdzie te sklepy występują. Tutaj jest adres. I tak. No i oczywiście, jak to w tych sklepach, zawsze najpierw idę na buty. Oglądam buty, bo wiecie, tam często mają fajne buty. Oczywiście ja nie oglądam jakichś rozklapanych kapci tak zwanych, ani sztucznych butów ze sztucznej skóry. Nie oglądam jakichś takich właśnie, no, takich wiecie, tanich butów, które wiadomo, że to nic nie jest warte. Oglądam buty vintage, oglądam buty skórzane, jakieś takie ciekawsze po prostu modele. No i zawsze praktycznie mi się coś tam trafia, więc akurat do tych sklepów najczęściej właśnie zawsze chodziłam na buty. Na buty i na jakieś takie akcesoria, jeżeli były fajne, dostawa torebek na przykład. No i tutaj trochę widzicie wnętrz innych pomieszczeń, bo tam jest chyba 4 czy 5, czy nawet 6 pomieszczeń. Te pomieszczenia tworzą takie koło, jakby nie wiem jak to nazwać. One idą naokoło jakiegoś filara chyba, albo czegoś, bo w każdym razie można okrążyć ten sklep idąc pomieszczeniami. Jest to dość dziwny układ sklepu, powiem Wam szczerze. Tutaj oglądam różne rzeczy, ale niestety no nic nie wpadło mi w oko. Ani spódnice, ani bluzki. Jakoś mnie nie zainteresowały. Dużo sztucznego. Tutaj jest też taka część, którą widzicie, z takimi boksami na wagę. Czasem tam udało mi się znaleźć fajne rzeczy, takie vintage szczególnie. No ale nie tym razem. No i niestety sukienki 95% sztucznego. Tam dwie chyba były takie wiskozowe. Tu jedną właśnie oglądam. Ale jednak no za tą cenę i z tych składów to jednak to nie jest to. No i oczywiście dział z torebkami, z jakimiś poszewkami, nawet książki są tutaj, płyty DVD, więc są różne, bardzo różne rzeczy. Tutaj macie jeszcze szybki przegląd spodni i to będzie w zasadzie koniec. Wyszłam już ze sklepu, kupiłam 3 pary butów. Zobaczycie później. Może nie wszystkie, bo te jedne być może pójdą do kogoś wcześniej, bo to były trochę na zamówienie szukane. Jestem tutaj teraz przed zabiegiem, więc mam chwilę, żeby Wam to nagrać. Uff. Kupiłam jedno fajne body w ładnym kolorze z takimi pięknymi rękawami. Być może będzie dla mnie, być może będzie za duże. Jest z metką, więc spoko. Także zobaczymy się później. Na razie lecę. Tak to wygląda, moi drodzy, tam sklep jest dosyć duży, ma kilka pomieszczeń. Akurat chyba nie trafiłam na swój dzień, więc
Trudno, tak bywa. Czasem się kupi dużo, czasem jedną rzecz. Kupiłam głównie buty i zaraz Wam je pokażę. Jeszcze, ponieważ tych rzeczy jest tak mało, pokażę Wam na samym końcu kilka rzeczy z też małych zakupów, ale z nowego towaru w Wieliczce. To będzie trochę więcej tego hola lumpeksowego, bo przez następne kilka dni nie będę miała kiedy tego nakręcić, no więc przy okazji Wam pokażę też te rzeczy, także będzie ich ciutkę więcej. Przejdźmy do konkretów, słuchajcie. Kupiłam piękne buty, bo często mi się zdarzało właśnie w tej sieci kupować całkiem fajne buty, dużo butów nowych, także dzisiaj też nie jest to wyjątek i kupiłam jedno body. Także zacznę od tego body w sumie, bo butów jest więcej. Body jest z firmy New Look, jest z metką, kosztowało ono, słuchajcie, 19 euro, jak było już nowe, więc nie jakoś dużo. Mamy metkę, jest to wiskoza. Bardzo mi się, wiecie co mi się spodobało? Spodobał mi się krój tego body. Oczywiście oprócz tego, że jest to wiskoza, domyślam się, że te części są sztuczne. Tutaj akurat te rękawy, ale są przezroczyste. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba to, że właśnie te rękawy są takie szerokie i tu mają kropeczki. To jest taki tiul z kropeczkami, elastyczny i bardzo ma ładny kolor. Ja bardzo lubię i ten kolor i mam rzeczy, które mi do tego pasują, więc stwierdziłam, że mimo, że to jest duży rozmiar tego body, zobaczycie zresztą mnie w nim, no to stwierdziłam, że jednak spróbujemy. Spróbujemy, czy da się takie luźne nosić, w razie czego mogę sobie skrócić tą część i będzie bardziej naciągnięte. No body ma to do siebie, że tam w jakiś sposób się jednak do ciała układa. Także bardzo fajna zdobycz, nowa z metką i jeżeli okaże się, że jednak jest za duże, to trafi ono do sklepu. Kochani, następnie buty, oczywiście. Jedne Wam pokazywałam, myślałam, że może te buty będą dobre na pewną osobę, której obiecałam znaleźć, ale niestety okazały się za małe. Bardzo fajne, zobaczcie jaki super obcasik, skórzane oczywiście, buty marki George w rozmiarze 38 i super, super mały obcas, idealny na lato, noga się nie męczy. Buty są zrobione w Brazylii, jest napisane z tyłu. I patrzcie, bardzo fajne beżowe, takie można powiedzieć nudziakowe, jak szczególnie jak się stopy opalą, sandałki, które będą do wszystkiego pasowały. Można je włożyć i do pracy, i do biegania, bo są mega wygodne i ten obcas ma około 4 cm, więc moim zdaniem super. No patrzcie. Super klasyczne sandałki, skóra naturalna, więc ekstra, po prostu ekstra. W takim klasycznym, fajnym kształcie, mają sprzączki, więc nie będzie to spadać. Świetne butki, naprawdę bardzo, bardzo fajne buty. Kolejne sandały również, nowiutkie, całkiem nowe z metkami, widzicie? Real Leather, na metce nawet jest napisane Real Leather, tak. I to są marki Papaya buty, więc super w ogóle. I słuchajcie, one są też w rozmiarze 38. Tak wyglądają nowiutkie, skórzane sandałki z bardzo ładnymi ozdobami. Od spodu też jest skóra, właściwie zamsz naturalny, więc też nie będą obcierać. Bardzo lubię takie sandały w lecie, takie tego typu. To są Japonki, ale właśnie skórzane, więc też właśnie nie będą obcierać. Świetne, przepiękne moim zdaniem buciki. Udało się. Ostatnie buty są vintage i są cudne po prostu. Wow, są tak piękne, słuchajcie. I one niestety będą na mnie za duże. Portugalskie buty. Jakiś Charles, coś tam. Charles, marka Charles, po prostu. Pokażę Wam jeden, bo oczywiście dwa Wam też tak pokażę, ale jeden tak szczegółowo, bo ciężko się dwa trzyma. Widzicie? Takie piękne buty w kolorze fuksji, zapinane na taki guzior. Patrzcie, jakie to jest śliczne. Piękny kolor. I to jest zamsz naturalny, tak jak mówię, więc super. Takie vintage butki i zobaczcie, jakie z tyłu są fajne. Tu mają takie jeszcze metale, żeby się nie niszczył przód. Śliczne, śliczne. Obcas myślę, że jest około 8 cm, więc one mają dość wysoki obcas. No i naprawdę... Model tego bucika to jest bajka. Patrzcie, jaki jest przepiękny. I kształt, i kolor. Wow. Cała skóreczka taka delikatna w środku. Portugalskie buty vintage. Bardzo, bardzo jestem zadowolona z tych butów. Są przepiękne po prostu. Wszystkie zresztą.
No i widzicie, no i tyle kupiłam tylko w tym Davo, tak się akurat złożyło. No i teraz zobaczycie rzeczy z nowej dostawy w Wieliczce, w Kameleonie. I zobaczcie, kupiłam tą sukienkę, którą mam na sobie. Jest bardzo luźna, lekka, jest trochę za duża. Zresztą napiszcie mi, bo ona ma tu gumę, więc to nie ma jakiejś tragedii, że jest za duża. Jest to włoska sukienka z wiskozy i ona jest trochę taką jakby... Ten wzór to jest jakby wzór żyrafy, ale wiecie, no zielonej żyrafy jeszcze nie widziałam, aczkolwiek nigdy nie wiadomo. No, w każdym razie pokażę Wam się później w przebitce, nie będę się teraz przechadzać. Bardzo mi się podoba kolor, właśnie ten taki chłodny, kaki zielony, szałwiowy kolor, jakby to powiedziała Joasia Pinkowska, szałwiowy kolor centek. Bardzo, bardzo fajna, przewiewna sukienka, bardzo wygodna. Przemyślę, czy ją zostawić, czy nie, ale jest naprawdę świetna, jest przepiękna. No, idziemy dalej. Słuchajcie, kupiłam śliczną spódnicę, która oczywiście jest na mnie dużo za duża, no bo jak jest coś takiego superowego, to jest za duże. I to jest jakaś vintage spódnica na pewno i też jest ona 100% wiskozy napisane. Tu jest taka metka vintage. Piękne wzory, granat z takimi morskimi wzorami. Ona mi się kojarzy z niedawnymi kolekcjami Versace, gdzie oni właśnie mieli te koralowce, te muszle i te różne piękne rzeczy na spódnicach. I takie liny jakby żeglarskie też są na tym. Śliczna, śliczna spódnica. Piękny wzór spódnicy, naprawdę. Jestem zakochana w niej po prostu. Ma szlufeczki. To jest taka L-ka. O, widać tutaj. Prosty krój, troszkę zmarszczony, ale to nie jest taka spódnica, która będzie tak odstawać na boki i pogrubiać, tylko ona właśnie jest takiej lejącej tej wiskozy, więc ona będzie spływać z bioder. No i ma gumkę, więc fajnie, bo tu można trochę mieć tolerancji w pasie, prawda? Świetna, naprawdę mega mi się podoba. Kolejna rzecz to sukienka. Sukienka jest vintage, jest bardzo ciekawa. Troszkę ma odcięta, część metki jest odcięta, ale o... Jest jeszcze napisane biust do 84 cm. Patrzcie. Czyli to jest niewielki rozmiar. To jest jakaś MKS-ka na niewielki biust. Ale bardzo ciekawe kolory. Piękne kolory. Z paskiem ta sukienka będzie wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Prześliczny ma kolory. Naprawdę. No mega mi się podoba. Zaraz Wam przymierzę z paskiem i do jakichś fajnych butów vintage. Jest troszkę chyba jednak za duża na mnie, ale dajcie znać. To jest taka sukienka, która będzie świetna na jesień, do swetra jakiegoś. Fajna, taka przewiewna. Wydaje mi się, że to jest wiskoza. Właśnie tam ta część metki jest usunięta, która miała skład, prawdopodobnie. Kochani, jeszcze na szybko trzy zdobycze. W tym jedną sukienkę. Piękny golf męski w kolorze brązowym. Merino Wool Blend, czyli to jest... Blend, czyli to nie jest 100% wełna, ale jest to fajny skład. Już Wam powiem jaki. Rozmiar M. 50% wełna. No, okej. Okay. 50% wełny ma, jest bardzo ładny, w super stanie, idealnym. Jak ktoś będzie szukał golfa. Może będzie dla Wiktora. Zobaczymy. W każdym razie ten sweter nie był z nowej dostawy, to przy okazji Wam pokazuję. Kolejna rzecz to kombinezon z wiskozy. Bardzo obcisły, być może Noisy May, fajna marka. Być może on będzie moją piżamą, ten kombinezon. Zobaczycie, jak wyglądam i mi dajcie znać. Ma bardzo długi korpus, ale tutaj akurat on może być taki podwinięty, więc spoko. Jak nowy. Szary, ciemno-szary kombinezon. Superowy. Nie będę się nad nim rozwodzić, bo tu nic nadzwyczajnego nie ma. Kombinezon jak kombinezon. Zabić stylizacją nie zabije. Nie powalę nikogo, że jest tak superowa. No i sukienka, ostatnia rzecz, sukienka, którą jest nawet jeszcze metka ze sklepu, 50 zł zapłaciłam za sukienkę, jest to nowa sukienka świetnej marki, już Wam powiem jakiej, tutaj gdzieś była, jest, Rare London, londyńska marka i tą sukienkę mam już drugi raz, dosłownie drugi raz, identyczną, tylko nie nową sukienkę, sprzedałam kilka miesięcy temu. I zobaczcie stylówkę w tamtej sukience, to jest dokładnie ta sama sukienka, identyczna, tylko ta jest jeszcze nowsza. Jest przepiękna, te sukienki są tak piękne, wyglądają cudownie, idealna na imprezę, czy w zimie, czy w lecie, czy na wesele, no po prostu naprawdę powalająca sukieneczka, piękna. Jestem mega zadowolona, bo tamta sukienka naprawdę mnie tak zachwyciła,
No i też oczywiście, że się zastanawiam, czy sobie jej nie zostawić, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, kochani. W każdym razie, no takie są moje zakupy tym razem i jestem bardzo zadowolona oczywiście, bo fajne rzeczy kupiłam, szczególnie ta sukienka vintage jest bardzo ciekawa i spódnica, ale buty też, także wow. No i oczywiście moja piękna balerina, którą drugi raz trafiłam. Kochani, zapraszam Was na kolejne filmiki. Oczywiście będą jakieś stylizacje. Być może znowu pokażę Wam stylizację na 7 dni tygodnia, ale też planujemy jakąś sesję z Anią. Także zobaczymy, co nam wyjdzie, czy to będzie teraz, czy później. I zapraszam Was na kolejne filmiki, oczywiście i na live w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!